Cześć, z tej strony Michał, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Polskiej Aplikacji w App Store. Jest to już kolejny odcinek, ponieważ dzisiaj jest piątek. Serię tą tworzymy oczywiście z serwisem igiełda.com, na którą serdecznie zapraszamy. Dzisiaj zajmiemy się grą Lock and Load od studia, krakowskiego studia GameLab, która została wydana w App Store przez Chillingo, znane z innych równie dobrych gier, i gra kosztuje 99 centów. Okej, wybierzmy sobie poziom, który chcemy zagrać. Niech sobie to będzie graveyard, czyli cmentarzysko. Jeżeli miałbym powiedzieć coś o historii, a właściwie fabule gry, polegało na tym, że w zamku zamieszkałem przez pewną dziewczynkę. Zostały wysłane właśnie przez nią potwory do świata, które my musimy zwalczyć, będąc tym oto osobnikiem. Jeżeli chodzi o oprawę audiowizualną, mamy tutaj widok taki izometryczny, albo widok z trzeciej osoby, to już jak kto woli, bo dokładnie nie wiem, jak to określić. Na dole mamy dwa joysticki, jednym kierujemy po prostu ruchem, możemy chodzić prawo-lewo, a tym drugim strzelamy. Na dole jeszcze niżej, po środku, mamy do wyboru rodzaje broni: shotgun, karabin czy piłę mechaniczną. Jeżeli zapauzujemy grę, pojawiają się tutaj takie menu, może nie do końca menu, ale po prostu sklep, w którym możemy kupować upgrade'y naszych broni, czy amunicję, oraz po prostu życie. Jeżeli miałbym tą grę do czegoś porównać, to niewątpliwie byłby to Minigor, który nie ma może fabuły, która w sumie w tej grze Lock and Load nie jest też jakoś bardzo skomplikowana, więc sama rozgrywka nie jest jakoś bardzo oryginalna. Jedyne, co wyróżnia może tą grę spośród innych, jest fakt, że posiada dosyć ciekawą grafikę, która też jednak może nie jest jedyna w swoim rodzaju. Jeżeli miałbym tutaj szybko jeszcze podsumować, gra nie jest w żaden sposób oryginalna. Jedyne, co może się spodobać ludziom, to nawiązanie do horrorów, ponieważ na przykład wiele postaci posiada maskę z filmu Krzyk, czy chociażby potwory wzorowane na jeszcze inne filmy. To może przypaść ludziom do gustu i to chyba byłaby jedyna cecha, oprócz tego, że za tego dolara będziemy mieli, no, ciekawą, może i ciekawą, ale mało oryginalną grę z dosyć fajną grafiką i, no, dosyć monotonną rozgrywką. Także to była, taka jest opinia na temat gry Lock and Load od krakowskiego studia GameLab. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.